Dzień dobry, Wojciaszku. Dzień dobry. 470. Nie ma już tak śmiesznej jest. rzeczy. Koniec już z żartami. Już nie będzie żartów w ogóle? W ogóle, kurwa, nie ma żartów. O, wow. Zrobię... Po pierwsze to jest zimno, w wpizdziec. To prawda. Że było jasne. Jest, to jest tak straszne. zimno. To jest straszne. I u mnie przestali grzać w domu, niestety, bo wiesz, już wiosna niby, nie? Natomiast jest, u mnie już wróciło, wiesz? Ja dzisiaj wstałem wiesz? rano i tak mi jest zimno. W bluzie ja... chodzę po domu. Y, otóż y, u nas grzeją. Dlatego, że sensor na zewnątrz wykrywa 5 stopni, widzę, to znaczy, że jest Aha. poniżej temperatury, y, y, po, przy której grzeją, więc jakby tyle dobrze. Mhm. No co też oznacza, że ja mam tutaj tropiki, tak? 25 no. stopni w biurze, tylko że to Llegańsk. nie jest prawdziwe 25 stopni, tylko trzeba odjąć 1-2 stopnie, bo to zależy od pomieszczenia, już się tego nauczyłem, ale w biurze jest około 22-23 stopni. Salon jest najzimniejszy, bo tam są 22,5. Widzę HomePod, 24, zwykły. Ziomek otworzył po prostu swój, ja <laughs> swój wytyk, dashboard ty... całego domu. To nawet nie. I... Jakby, ty, jakby to, jest, to, to jakby jest funny, but also not funny, ale ja mam proszę Ciebie tutaj wszystko, nie? W sensie jakby tu są wszystkie sensory. O, widzę, że jeden mam popsuty, ale poza tym proszę bardzo. No, oczywiście. Wszystko jest. Wszystko jest. I nawet nie ma lipy. W, w sypialni mam trzy sensory temperatury. Mhm. W salonie dwa. To tylko dlatego, no, ale to homebody, no, Tak, to tylko, rozumiem, dlatego, to tylko dlatego, że tam są homebody, no. Oczywiście. Oczywiście. No ja nie. Ja mam sensorów. Dwa, no bo tyle, ile podów, ja innych temperaturowych nie mam, bo nie czułem potrzeby nigdy. Na razie przynajmniej, na razie tak. Mądry dom u mnie stanął w miejscu i stoi. I, i na razie się ja, nie rusza. Ja jestem na etapie, w którym musiałem zwrócić jeden z tych automatycznych otwieraczy Rolet, bo się popsuł po, po, po roku. Okej. Okay. Natomiast e, zwrócili mi za niego kasę i mówią: no, no to po prostu dam mu, kupię nowy i tyle. Więc, to przyjemnie. Tak, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Minus jest taki, że zwrócili tyle ile zapłaciłem za to tamte pół roku temu, no bo tak to powinno działać, natomiast one podrożały już w tym momencie. A i widzisz. Więc no inflacja dotarła do, też do akara, mądre coś tam gówno tego typu. W Chinach też jest ta inflacja, inflacja? niesamowita. Ja nie wiem jak to działa. Nie mogą po prostu drukować więcej pieniędzy. No. Tyle ludzi tam jest. Dokładnie. Przecież. Ale no to u mnie akurat mądry dom. Dzisiaj mam jedno zadanie z mądrego domu, które muszę jeszcze zrobić, bo rozłączył mi się suszarka. Azido. Okej, okay, okej. Okay. No. Kochany, przyszliśmy z tematami. Wi. Oui. Czy Ty chcesz się złapać za głowę na starcie? Mogę. Do, dawno się nie łapałeś za głowę, co? To jest sytuacja sprzed z, z tygodnia, więc to może już trącić myszką trochę, ale widziałem na, na Mastodonie, że gdzieś tam ożył, ożył temat i został, wrócił na salony. I to chyba wczoraj bodajże, że jakbyś tak patrzył, kurde, co tu się dzieje? O co tu chodzi? I jest to jeden z wątków, które myślę, że ci się spodobają i naszym słuchaczom też mogą się spodobać. Otóż... Ruszyła nowa strona. Strona internetowa, która się nazywa prywatnie.eu. A, Na prywatnie.eu. Fajna domenka, super rzecz. No i strona treściowo opowiada sobie o prywatności i o tym, co wiedzą o nas, Techy i tak dalej. Jakby Fajnie. super, jakby. Super. Dobrze jest Miło. edukować. Dobrze. Tak. I. Użytkownik Miklo, citizen4.eu, no, zwrócił uwagę, że jest tutaj jeden drobny problem z tą stroną prywatnie.eu, polegający na tym, że prywatnie.eu, z jednej strony pisze tekst pod tytułem Co wie ona z Google, a z drugiej strony ma tak skonstruowaną stronę, że. Google Analytics, który, z którego korzysta. Zaczytuje się jeszcze zanim użytkownik w ogóle cokolwiek powie. Oczywiście. Klasyk. E, więc no, pan Miklo mówi hej, co, coś ten może poprawcie, nie? I, i co jest fajne, napisał tak nowa strona i profil na Mastodonie o anonimowości i prywatności w sieci, prywatnie EU. Ale czemu tak? I na screenach po prostu pokazuje screena z privacy badger, żeby zobaczyć, jakie są trackery. Trackerów jest pięć i jednym z nich jest Google Analytics. No i oczywiście jest zaznaczony ten tekst, co wie ona z Google. Jakby bardzo validny point. Wszystko OK. Jakby rzeczywiście może, może admin strony powinien coś tutaj zrobić. Może jakoś na przykład wytłumaczyć, dlaczego korzysta akurat z Google Analytics. Przecież yy, narzędzi dzisiaj do analityki z ruchu na stronie jest pierdyliard. Nie, wszystkie muszą, nie wszyscy muszą korzystać z Google'a, no wydawałoby się, że szczególnie ci, dla których prywatność i w ogóle edukacja użytkowników na temat prywatności jest istotna, to wydawałoby się, że korzystanie z Google Analytics nie powinno być pierwszą rzeczą, jaką, jaką robią. No ale okej. Okay. Zobaczmy, jaka jest reakcja. E, o, my, ja właśnie, spra a, ja właśnie, ja właśnie no? sprawdziłem, że my na y, naszym forum mamy Google Analytics, jak się okazuje, włączone. Tak, bo my żeśmy to kiedyś to robili, y, pamiętam. Ale to y, I don't give a fuck. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek je sprawdziłem, więc. No wyłączaj. Plecz z tym. Dobra. Zróbmy tak, jak być zrobione powinno. Nie tutaj... klikaj w ten link, bo ja chciałbym ci poczytać. Ja lubię Oczywiście. Czyto, widzieć twoją reakcję na żywo. Bo chciałbym przeczytać odpowiedź na tego tuta od autora, czy właściciela tej strony, a przynajmniej konta, prywatnie EU na Mastodonie. Otóż napisał tak: Edukujemy w kwestii ustawień prywatności, odpowiednia przeglądarka lub nawet rozszerzenie, jak na twoim screenie załatwiają sprawę. A analityka dla nowej strony jest po prostu istotna. Tyle w temacie. Pozdro. <śstrzydząc> Już myślisz sobie, okej. Okay. Nieźle się zaczyna. Krinżomer tak zaczyna jest swędzić. Już troszkę tam zadrgało, mm. co? No czuję, i jakby... tak, czuję takie włoski, jak zaczynałem mi lekko tak sztywnieć. No. <śstrzydząc> Sztywnie? To, to jeszcze poczekam. Jeszcze, <śstrzydząc> o, to jeszcze, nie jeszcze będzie gorzej. Więc Miklo odpowiada, bo tutaj jakby ktoś tam się pojawia, wiesz, tam, Chłop marcin pisze zapewne wiesz, że są alternatywy dla Google Analytics. Miklo odpowiada, że naprawdę nie wierzę, że to czytam. Że ze strony prywatnie EU, gdzie deklarujecie, że zajmujecie się prywatnością w sieci, piszecie do mnie, że prywatność na waszej stronie to mój problem. nie? Więc hmm. Interesting. Ale, zanim przejdziesz dalej, No. I'm gonna stop you right here. Dla, dlatego kurwa mam włączone milion odbloków, NextDNS, Raspberry Pi, ruch sześć Taak. razy szyfrowany, przechodzi przez Stany Zjednoczone, Iran i Irak i w ogóle wszystkie inne kraje, gdzie ten. O mnie? Ja nawet nie wiem, kim jestem, a strona internetowa ma wiedzieć, kim jestem. Nie ma takiej najmniejszej szansy. To prawda, to prawda. No więc Miklo jeszcze tutaj podkreślił, wyciągnął takie pięć rzeczy, które no, dobrze by było jednak poprawić, że po pierwsze wasza polityka prywatności nie informuje, że udostępniacie informacje odwiedzających do Uch. podmiotów trzecich. No, to już jest naprawdę błąd podstawowy. A to jest chyba e... nawet w tym momencie nielegalne. Chyba tak. Właśnie. tak. To jest to co zrobiła Unia Europejska i dlaczego mamy wszystkie te cookies i tak dalej. To musisz ja. informować, więc jak tego nie robisz, Dokładnie. to damn boy, damn boy. E, no zewnętrzne podmioty nie są niezbędne do działania strony, a nie można ich z nich zrezygnować w ogóle. E, skrypt właśnie jest zładowany przy pierwszym otwarciu strony, więc i tak już nic nie zrobisz, bo cię Google zo zobaczył. E, na wąskim ekranie na telefonie pop-up ciastkowy zasłania link do polityki i prywatności. No to już taki, wiesz, designerski problem bardzo łatwy, pewnie do. do że niedobrze robią, no można by powiedzieć, w skrócie wręcz. No i co ciekawe <grychy> podobno już są wyroki e, ja tutaj też zalinkuję są wyroki, że e, używanie Google Analytics w obecnej formie jest nielegalne że nie jest zgodne z GDPR-em, co mnie naprawdę zaskoczyło. Mówię, ha, interesting. Um, więc y, mówię, bardzo ciekawy wątek i dowiedziałem się czegoś nowego, więc okej, okay, dobra i teraz odpowiedź pana od Prywatnie.eu. Już, się, <laughs> kurde boję teraz no, już uwaga. się kurde boję no, już się kurde boję A pomyśl o tym w ten sposób, oh. <laughs> dzięki Google Analytics i cookies Google, strona dotrzeć może do osób nieobeznanych w zasadach ochrony, I, e, ochrony i, danych i sposób? prywatności. Takie osoby i tak będą używały Google i domyślnych przeglądarek, a dzięki trafieniu na prywatnie EU mogą poznać podstawy prywatnego poruszania się po internecie i ochrony własnych danych. Co za kocopały, słodki Jezusie. I prawda jest taka, że większość ludzi nie ma pojęcia o podstawach bezpiecznego przeglądania netu, a strona, którą ty pretensjonalnie obrzucasz błotem, hmm. może przynajmniej części z nich wpoić dobre nawyki. Ja wiem. Dlaczego? No Ej, ja dostarczam. Im starszy, jestem tym... Im starszy no. jestem, tym mniej mi się oczywiście chce z ludźmi dyskutować w internecie. O, oczywiście. Ja to Fajne rozumiem. to jest w ogóle, ale nawet nie tyle, że mi się, że jakby ten, tylko po prostu. Ja zapominam, że taka rzecz w ogóle istnieje jak taki koncept, hmm. jakby kłócenia się w internecie, czy taki robienia takich rzeczy. To jest taki wątek taki. Mega, nie, Dla mnie z takiego widzę. starego internetu tak, wiesz, tak. tak takiego mieliśmy gdzie jest... siłę. Ja też kiedyś i... takie rzeczy robiłem, do Get wrong", no nie? Ale, ale teraz, teraz miałbym takie, że po co? Dlaczego? Why? Hmm. W sensie... I tutaj mam na myśli raczej tego drugiego pana, tego, który tą stronę robi. Na zasadzie. Moment, który musisz się tłumaczyć, albo. A... Dobra, inaczej. Albo zamknij mordę, albo popraw błędy. Tutaj nie ma innego rozwiązania. Albo Poprawna. i za mnie mordę, i popraw błędy. Bo, bo tak Jak najlepiej. Chodzi o to, że. No smutno, ja to takie rzeczy nie lubię. Nie, no bo to wiesz, to no, jakby absolutnie podstawowe błędy, yy, których wcale nie trzeba być jakimś super prosem, jeżeli chodzi o prywatność. No, no wyłapiesz, że jednak coś tu, coś tu nie działa. I faktycznie wiesz, no to piszą, U, że bardzo. dobre nawyki, jak na przykład unikanie stron nie stosujących się do wymogów w kwestii polityki prywatności GTPR? Ktoś pyta? I ten ziomek pisze: Proszę zgłosić sprawę do prokuratury, albo udać się do najbliższego posterunku policji. No to wiesz, no to co to jest za dyskusja? Byłbyś zaskoczony, tak, że... nie? Y... No. Znaczy, prawdopodobnie policja faktycznie niewiele z tym może zrobić, ale są urzędy, które zajmują się weryfikacją. Tak, to się czy... zgłasza i jakby wiesz. Oczywiście. Jakby... Ale wiesz, no nie chcę ma ma marnować yy, Waszego czasu na, yy, na czytanie wszystkiego, yy, ale no jest, są tu cudowne kwiatuszki, typu na przykład. Wbrew wypisywanym tu złośliwościom, faktem jest, że prywatnie EU działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizuje cel, jakim Na jest pewno? edukacja. Być może kiedyś pomyślę nad turbo-prywatnym dla użytkowników projektem i postawię stronę Onion. Obawiam się tylko, że nie ona do zbyt szerokiego grona. Ale odbiosków. możesz po prostu też postawić stronę, w której nie będziesz ładował skryptów firm trzecich. Na forum, z tego co pamiętam teraz, jakby znowu my ładujemy bo sprawdzałem tylko jeden skrypt i to jest właśnie Google Analytics ja nie wiem czy jak teraz tak. wywaliłem całkowicie dane z Google z forum to czy nie będę go ładował czy to jest tak że on odpytuje wtedy pustym identyfikatorem bo to jakby jest discourse, mhm. nie wiem nie wiem jak to jest zrobione do końca ale no jakby nie ładuje nic bo jakby nie mamy nic do załadowania z firm trzecich nie no, ma takiej jasne. potrzeby nie ten Google Analytics też jest jakby jak się okazuje do niczego na nie potrzebny więc łap. Well. No, to, to jest w ogóle ciekawe. Zastanawiam się, w jaki sposób mm, jaki proces myślowy stoi za zatwierdzeniem, że korzystanie z Google Analytics na stronie sprawia, Cokolwiek z pozwala, że ta strona, nie wiem, jest wyżej pozycjonowana w Google. Właśnie wydaje mi się, no, nie że wiem, nie ma czegoś takie, takie, nie ma takiego. Prawa, nie ma chyba takiego prawa. Gdyby było, to podejrzewam, że Google już by wypłacił bardzo duże odszkodowania, gdyby to tak działało, że jakby że, że wymuszasz na użytkownikach internetu czy na twórcach stron, że musisz korzystanie korzystać z Google, z Google Analytics, Analytics nie. Tak, żeby być wysoko w wynikach wyszukiwania, no nie ma szans. Są, jest bardzo dużo różnych zasad dotyczących pozycjonowania, których możesz jakby jeżeli je spełniasz, to jest szansa na to, że będziesz, będziesz wysoko pod warunkiem, że masz wiesz domenę odpowiedniej starości, że linkują do ciebie ludzie z domenami, które mają wysoki ranking. No, zasad jest bardzo dużo. Oczywiście metadane, meta, metatytuły, zdjęcia i tak dalej, tak dalej. Wszystko na najwyższej jakości. No i jest szansa na to, że wiesz, że gdzieś tam wylądujesz na górę. A no i ciekawe treści, nie, jakby odpowiadające na. Bardzo konkretne zapytania użytkowników, i wiadomo, jest bardzo dużo osób, którzy grają w tę grę. To znaczy, że wiesz generują setki tysięcy artykułów niemalże maszynowo, i, i, i wiesz pakują do tego niebotyczną ilość słów kluczowych. I jakby no, znamy, znamy te farmy, farmy SEO. I tutaj, nawet w tej dyskusji, którą będziecie mieli zalinkowaną, ktoś tam nawet wyciąga taki, takie podejrzenie, że a nóż, może to chodzi o to, że po prostu ktoś sobie postawił na całkiem niezłej domenie, wiesz, SEO-owy projekt, który będzie tam stukał te teksty, bo co ciekawe, teksty nie są wcale podpisane nazwiskiem, which is interesting. Po prostu autorem jest prywatnie EU, koniec. <laughs> mam jakieś takie dziwne po poczucie, że to nie jest jakiś super zorganizowany projekt, wiesz? Nie, nie, nie. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu blog jakiegoś ziomeczka, który, e, który sobie to postawił. Bardzo mocno wierzy w swój projekt i w jego mm, szlachetny cel, ale wyczuwam tu też jakby podskórnie jakieś takie coś tam pod spodem jeszcze siedzi i mam wrażenie, że to coś to jest jednak jakieś yy, nie do końca yy, do, dobre pobudki. O, może w tym sensie, że, że jakby gdzieś tam albo ten goleś chce na tym zarobić, wiesz, może Anusz sprzeda to, bo to jest, wiesz, całkiem niezła domena, jak będzie mocniejsza w Google'u, no to może, może będzie miała większą wartość, wiesz, dla, dla, dla kupujących. Um, i, to brzmi i jak jakaś więc... taka farmaceo, nie jakiś nie? taki. No. no coś w tym jest, więc ja, ja, ja te, to, to podejrzenie, które ktoś tu rzucił, rzeczywiście ze mną rezonuje. Wiesz, nie chcę nikogo obrzucać błotem. Jeżeli to faktycznie jakiś tam ziomek sobie bloga założył i, i, i próbuje edukować ludzi. To jest okej, okay, oczywiście, ale jeżeli tak jest, to zamknij mordę i napraw błędy. <grywa> Naprawdę. Tu nie ma sensu dyskutować, bo on tam jeszcze w ogóle pobanował tych ludzi. Więc, jak próbujesz wejść na tą dyskusję z jakiegoś innego serwera, to nie widać wszystkich wypowiedzi. W ogóle to jakaś kosmiczna rzecz. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz a propos Mastodona, że to mm, ziomek z prywatnie EU, niestety przez to, że dokonał tych bloków. Sprawiło to, że dla innych użytkowników niestety rzeczywiście yy, ta dyskusja jest poszatkowana w niektórych miejscach. To znaczy, że oni nie widzą wszystkich wypowiedzi. To jest problem trochę Mastodona, że jeżeli użytkownik, który jest autorem czy nawet właściwie jest bierze udział w dyskusji, ale przez to, że tam bo robił jakieś bloki, to część rzeczy po, po, się pochowała. Trochę mówię, jakbym nie wiedział o co chodzi, bo rzeczywiście to wynika z treści tych wpisów, a nie nie, nie z, jakby z mechaniki i nie do końca wiem, na czym polega ta mechanika. Nie wiem, co on poblokował konkretnie i dlaczego niektóre treści zniknęły, ale ponoć tak jest. Więc to też mam wrażenie, że to nie jest dobrze. Bo ten wątek, który linkuje, jest na Friendika. A nie jakby na czystym mastodonie, mm. to jest tam, ta, ta, to też Fediverse'owy, powiedzmy, że Facebook, coś takiego. Ym, więc, więc może to jest kwestia właśnie tego, że to, to jest akurat tam. Trudno powiedzieć, ale generalnie, no, yy, no to jest to taki przykład, wiesz, no, jak wystartować z projektem i ym, zrobić to po prostu bardzo, bardzo źle, niechlujnie przy tak takim temacie, wiesz, to trochę jakby ktoś postawił stronę o hakowaniu i zostawił, wiesz, 15 otwartych dziur, yy, bo nie miał najnowszego WordPressa zainstalowanego, wiesz. No jakby coś. To to był taki Jeszcze walczył, że prezent tak naprawdę to nie? że jak jesteś no, hakersem, tak, to no. możesz sobie pohakować. Tak, tak, tak. I to wcale nie jest honeypot, tylko normalnie już cohakujesz i zmieniasz treści na stronie. Pozdrawiam. Straszne, straszne. straszne. No więc no tak, no mi też włosy po prostu stanęły dęba trochę, ale, ale na, w zupełnie szczerze. Poczułem się jak za starych czasów Twitterowych, kiedy te dramy Koszmar. i te dyskusje ciągnęły się, wiesz, nawet dniami całymi czasem. I, i sam w nich też uczestniczyłem, tak, bije się w pierś, moja wina, moja wina. Ale, ale no tak, wyrosłem z tego. I to też właśnie fajny wniosek, że, że dobrze, że to o tym powiedziałeś pierwszy, bo nie wiem, czy zdałbym sobie z tego sprawę, ale teraz sobie zdałem jestem na to za stary. Nie, no nie chcę się dyskutować o takich Wojtek, pierdołach. Tak to jest oczywiście chciało. walka, wiesz o jakąś tam mm, słuszną sprawę. To jest, to Ale jest na szczęście nikt, że tak nieistot... robią dużo lepiej. Tak, nie, ten, ten ziomek jest tak nieistotny i ten problem jest tak nieistotny, że. że... <laughs> Spociłem się. Spociłeś się. Tak. <laughs> no to dobrze. To dobrze. Yy, no, to, to ja mam tematy, które mogą. M, może będą. W sensie bo to źle zabrzmi, ale nie, dobra, to inaczej, bo chcę to powiedzieć tak, że to ja powiem o rzeczach, o które warto może dawać faka. O, o proszę bardzo, nie czyli istotniejsze. Istotne, istotniejsze, tak. no? ale w taki sposób no. nie, że twój nie był istotny, bo był istotny, tylko istotny na zasadzie, że od tamtego nie, nie, ja to ziomka... No nie, to to ja się zgadzam, no. Po pierwsze, Ark Mobile. Tutaj nie mamy za dużo do powiedzenia poza tym, że 30 marca będzie faktycznie Ark Mobile. Można sobie wyszukać w sklepie Link w opisie odcinka, w razie czego można sobie zrobić pre-order i za darmo będzie można sobie tego Companion App, bo tak to się nazywało A to po jest prostu, ważne, że to tak nazwali, bo faktycznie tak, to, bo nie ja myślę, że to nie jeszcze będzie jeszcze przegl... przeglądarka, tak. Tak, tak, tak. Ale dla mnie to jest prawdopodobnie ok, Więc to jest taka ja, pierwsza krótka. Ja jest krót... bardzo ciekawy Mm, bo ARK jako przeglądarka ma bardzo dużo cukiereczków po, po, pochowanych. A Ta apka wygląda drobnych... w że jakby też miała bardzo dużo takich cukiereczków pochowanych. w To ja najbardziej właśnie. ciekawi, właśnie. Że jakby, okej, okay, zaakceptowałem fakt, że to nie będzie już pełnoprawna przeglądarka. Okej, okay, trudno, ale jestem ciekawy. Na czym polegają te cukieleczki? Gdzie oni pochowali te wszystkie fajne rzeczy? I, i no, ciekawe. Ciekawy jestem, oczywiście, że ja zainstaluję. Też. Czekam, e, czekam, bo, bo jednak ARK jest super, więc, więc fajnie czekam. Druga informacja, o któr którą chciałbym tutaj przynieść, jest taka, że iOS 16.4 wyszedł. Tak, już mam zainstalowany w, na telefonie, na iPadzie, na. Ja mam Apple nawet TV? na, ho na homepodach na, na zainstalowany, bo wczoraj to sprawdzałem, bo teraz, właśnie w 16.4, jedna, jedna z rzeczy, która się pojawiła, to jest y, ta nowa Home Architecture. I A, mogę weszło to zrobić. Znać... w końcu? Tak, właśnie mogę to zrobić. A, tylko że y, żona musi zaktualizować telefon. Y... Właśnie to jest ciekawe, że dostajesz informację. Y, ja też tak miałem, że. Dany użytkownik, mu, musisz się upewnić, że wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do domu, mają najnowszy soft na, na telefonach. Ja, mimo ostrzeżenia, to zrobiłem i przypomnę akcja y, MacBook Pro, który nie ma dostępu do domu, błyskawicznie wymieniony na nowego. Problem rozwiązany. Ale problem rozwiązany. No. Ja właśnie, y, właśnie y, no tak. Więc znaczy, to powiem jest okazuje tak, że... Nie mam pojęcia, co to robi. To podobno to jest jakieś tam wiesz, no, po, lepiej wspiera Matter, Thread, te wszystkie rzeczy. Ale co tam jest pod, pod wiesz, pod maską, to nie wiem. Ale dobrze, że to już wyszło, bo to już wyszło w 16.1. To miało wyjść dobrze, wcześniej, pamiętam. dokładnie, ale, ale no. Wyszło na chwilę, zablokowali, ja zdążyłem zupdate'ować, no i. Ale już jest. Tak, to, to jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, że oczywiście mamy nowe emotikonki, prawda? 20. Co? W ogóle, to ja mo może zróbmy tak, bo mam nawet tutaj zrobione. Czy ty widziałeś? Albo wiesz co? Mam, mam taki pomysł. Uwaga, wysyłam ci screenshot. No. I proszę. Proszę bardzo. New 16.4 Emoji. Proszę bardzo, Wojciaszku, hmm. wysłałem ci. Powiedz mi, co tam widzimy za emotikony. Chciałbym, ci żebyś powiem. opowiadał. No. A, no a to zga, zgadywankę robimy. Tak, ja mam tutaj Dobrze. całą, listę, ja mam tutaj całą listę, więc będę wiedział, co i jak. Super, okej. Okay. No Od góry tak. możemy jechać. Od góry pierwszy, moim zdaniem, to jest czarny bez. To jest hyacinth. Hiacynt, okej. Okay. No to, to, to nie trafiłem. Następne. Myślę, że to jest jakieś coś religijne, czy jakieś to takie jest... arabskie klimaty, coś takiego? Tak. Kanda to jest symbol Sikhizmu. A, Sikhowie bodajże? Tak, tak, tak. Dobrze. Jest ikonka Wi-Fi? Mm, tak. Mi tak wygląda? Dokładnie A. tak. Jest flat prosty. D Dokładnie jest to flat Jest buźka w szoku i taka rozmyta z otwartymi ustami, bardzo fajna emotikonka w ogóle. To jest nazywa się shaking face. Used, shaking can be used face. to express okay. physical shaking from external forces such, such as earthquakes or loud noises, or hmm. internal emotion such as shock, disbelief or excitement. No i bardzo fajnie. Są trzy serduszka w różnych nowych kolorach, jest jasny, niebieski, szary i taki różowawy, powiedzmy. Jest pink, light blue and gray dokładnie. Dobra. Są rączki, które... E, a, tak jak było to modlenie się, to były dwie złączone, to teraz je rozłączyli i jest każda oddzielnie można wstawić. Można tak, na przykład, jak to zrobisz w jedną stronę, a druga osoba zrobić jest... w drugą. Pushing hands, ok. to tak, można tak. zrobić piątkę. Dokładnie Wytualny. tak to jest napisane, że to jest pushing. Okay. Dokładnie, można teraz to zrobić. Potem mamy kolejny, ostatni, trzeci, trzeci rządek. To jest przedostatni po angielsku, rządek. Po angielsku mus, czyli Dokładnie, dokładnie jest tak. osiołek. Osiołek, dokładnie tak. Są skrzydła aniele. Tak, znaczy to są jako wing, ale nie, wyglądają okay. jak anielskie, to prawda? Tak. Jest proszę ja ciebie kos, taki ptak. Już ci powiem, czy to się nazywa kos. Moim zdaniem to jest kos. Tutaj widzę, że chyba tak, chociaż widzę, że tutaj na stronie Emojpedii bardzo fajnie, że oczywiście no. nie powiedzieli tego, ale Chodź ja to black sprawdzę. Blackbeard with uh, yellow beak? Yellow dick. Eee... <laughs> nie ma tej informacji. Co za chamstwo, A ja chciałem w ogóle wiedzieć takie rzeczy. No nic. No, no to i, Nie widzisz. No, no, no ja, ja MP, jak z... kos wygląda. No tak. No, to... Moim zdaniem jak wpisuję kos, to widzę to tak, do tego Tak, to tak wygląda, no. Czyli jestem ekspertem jednak od ptaków. Ewidentnie. E, później jest gęś. Tak, gus mhm. e, Jest, proszę ja ciebie, meduza. Tak, dokładnie. O, i to jest bardzo fajne, jest imbir. To prawda. W ogóle bardzo fajnie z, jak jako imbir. emoji został oddany. Naprawdę wygląda jak imbir i w, nawet w mniejszej formie nie daje w, żadnej wątpliwości, co to jest. Nie? Że jakby rzadko tak jest, że, że, że tego typu skomplikowane rzeczy da się też w takiej małej formie u, ułożyć. Jest zielony groszek. Dokładnie. Jest wachlarz. Uh -huh. Jest. To jest pułapka trochę. Mm -hmm. Specjalnie <laughs> Ale... jest na koniec zostawione, bardzo mi się podoba. Znaczy, przedostatnie to jest. dwa ostatnie są naprawdę ten. Dobra, ostatni w ogóle to są um, takie grzechotki. E, to nie są marakasy. Nie, nie, marakasy to są. No, to są po prostu grzechotki. To takie są drewniane. marakasy. Według emojisji okay. to są marakasy. Dobrze. Tak. Więc to są marakasy. I przedostatni to jest grzebień, który jest bardzo charakterystycznym grzebieniem, ponieważ jest grzebieniem, który my tutaj w tej naszej y, smutnej y, Polsce znamy raczej z produkcji amerykańskich. To znaczy, że to są zwykle grzebienie używane przez osoby y, czarnoskóre, te, które mają Co takie Co zabawne, jest afrowłosy. to napisane jest to napisane w, Wojtku, okay. w emoji pedi maybe used as a symbol of black culture or Black Pride. Super, właśnie o to chodzi, że mi się to się dokładnie z tym kojarzy, że nie wiem, czy widziałem białego człowieka, nawet zafro który by miał, e, używał tego typu e, grzebienia. Może to jest kwestia jakby struktury włosów, że one muszą, wiesz, być w ten sposób czesane, e, czy one właśnie pomagają w układaniu e, takiego, wiesz, potężnego afro. E, ale, ale tak, jest to bardzo charakterystyczny element. Fajnie, że się pojawił. Yy, to prawda. Ja akurat yy, widziałem go, ale nie u, u jasno, jasnoskórego człowieka. Aha. Ale widziałem, i to prawda, fajnie, że dodali. To są nowe emoji. Uważam, że Apple dodając emoji jako ten update powiedzmy w środku cyklu. No. To jest całkiem niezły pomysł do tego, żeby ludzi do tych aktualizacji jednak namówić. Nie? No bo mm, ciężko jest komuś, ciężko jest namówić kogoś, ej, słuchaj. Zaktualizuj, bo będziesz miał wtedy szybszy tam coś tam. Nie, nie, będziesz miał bezpieczniejszy telefon. Tak, oczywiście. No co to, mnie to, jest... to obchodzi. Dokładnie, nikogo to nie obchodzi. Ale jak powiesz, masz set nowych emoji, no to już lepiej to brzmi. Ja chcę emoje? No więc to to, to, Ale to... Wiesz co, to to jest w ogóle ciekawy wątek. E, Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, że dając jakiś taki wiesz, cukiereczek, no to jest drobna rzecz. Oczywiście, emoji, jakby w ogóle, jakby w sieci internetowym, to jest, to jest duża rzecz. Ja pamiętam jak słuchałem odcinka, już teraz nie przypomnę sobie jakiego podcastu, ale, yy, ale w ogóle o tym jak powstaje emoji i że ziomek tak, próbował, miał to taką było... historię. Welcome to Macintosh. Że... A możliwe. Tak i on próbował jakieś emoji Joga. jakby dorzucić do, do, oficjalne, do oficjalnej listy, składał petycję, proponował jak powinno wyglądać i tak dalej, tam jest cały wniosek do wypełnienia, no bardzo skomplikowany proces, bardzo ciekawy zresztą, um, i, ale nie pamiętam, czy mu się udało. No <laughs> ale emoji rzeczywiście... jogi jest, z tego co pamiętam chyba mu się udało, okay. y albo jak nie, to ktoś inny go wyprzedził z tym, czy, czy komuś poszło to lepiej, ale faktycznie emoji yoga udało się Mm -hmm. To był któryś sezon cały, był poświęcony Welcome to Macintosh. Y... Bardzo to było ciekawe. Ale to jest pamiętam. fajny selling point faktycznie, do tego, żeby aktualizować Ta. telefony. No bo jednak, jak teraz jesteśmy w połowie cyklu, no to tym, tymi emoji namawiasz ludzi, żeby zrobili aktualizacje wszystkie, które wyszły w 16. Wiesz co chodzi, nie? że iOS 16.4 mm -hmm. musisz zaktualizować, i dopiero wtedy masz dostęp do. Tak, no myślę, że to jest fajny selling point. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, która w tym, iOS, w, tym, w tym iOS się pojawiła, która jest takim prawdziwym selling pointem dla okay. nas, dla gentlemanów takich jak my, co lubią komputery. No. Po pierwsze, iOS 16.4 wprowadził support do. Content previews for Mastodon Posts. To mm. znaczy, że kiedy na e Message wyślesz komuś posta z Mastodonu, to to nie będzie zwykły link, a będzie wyglądał bardziej jak te Twitterowe, tak? Czyli, że będzie wyglądał jak, jak, jak treść z Mastodona. Piszą o tym Rich, czyli to jest bogate. Bogate, dokładnie, tak. Mm -hmm. Dual Sense Edge to jest ten nowy pad od. Y PlayStation? od PlayStation, mm -hmm. będzie jest też wspierany przez y, urządzenia z iOS-em oraz Maci, więc można sobie teraz z niego spokojnie korzystać i przypiąć go do swojego urządzenia, y, na przykład do iPada i grać sobie normalnie w y, gry komputerowe. A poza tym jakby cała reszta rzeczy, które się pojawiły w iOS 16.4 to jakoś mnie i mnie y, grzeje, powiedzmy. Wiesz co, ja widziałem tylko yy, na iMag'u, yy, chyba Krzysiek Kołacz pisał taki tekst, yy, taką listę nowych skrótów, które się pojawiły w ramach tego nowego systemu, czyli jakby wiesz, no to, to jest o tyle ciekawsze, że to daje ci jakby możliwość budowania nowych, yy, nowych automatyzacji yy, i między innymi są takie skróty, które na MacOSie yy, pozwalają raz, że sprawdzić ile i jakich monitorów masz podpiętych do komputera i wykorzystać tą informację do tego żeby na przykład konkretne okna aplikacji wrzucać na konkretny monitor więc to też może ci nie wiem no jak, jak jesteś dobrym kucem to pewnie da się zrobić jak tam te bartendery i inne inne wspomagacze robią czyli jednym guziczkiem sobie odpalasz ileś tam aplikacji które są już ułożone tak jakbyś chciał na ekranie no bo na przykład teraz będziesz, wiesz, montował wideo, czy teraz będziesz nagrywał właśnie Fajne. podcast, no to masz, wiesz, wszystko się. więc no, można tam sobie dłubnąć, nie wiem na ile to jest prostsze od faktycznie skorzystania z, z bartendera, czy innego Alfreda, ale, ale, ale no, mo, można, można oczywiście próbować. Fajnie, że jakby ten projekt skrótów nadal się rozwija, mimo, mimo tego, że wydawałoby się, że wiesz, że jest to tak bardzo no, niszowa rzecz, jednak, nie? W sensie, no, to nie sądzę, żeby użytkownicy iPhonesów jakoś super intensywnie korzystali z tych, z tych skrótów. O, jeszcze jeden. O, ale się wczoraj zdenerwowałem, to ci jeszcze powiem koniecznie. A propos właśnie skrótów, ja jebiks. niewiarygodna rzecz. Ziomek na TikToku mówi tak. Na początku jest scena TikToka, że ktoś mu, za... znaczy, ktoś komuś zabiera telefon, nie? Bo jedzie na rowerze, ziomek idzie sobie w garniturze, patrzy w telefon, inny przejeżdża rowerem i mu ten telefon zabiera, nie? Jakby to jest, dlaczego masz obejrzeć tego TikToka? Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to co powinieneś zrobić? I uwaga, Jak jest remedium? Uwaga. Ziomek tam mówi, no wiesz, no nie chciałbyś pewnie, żeby ci ten złodziej przeglądał aplikację, no bo masz telefon odblokowany, no bo trzymałeś go w ręku, nie? No jakby, więc to jest realny problem. Więc on proponuje zrobić taki skrót. Że, że ustawia minutnik na jedną sekundę i mówi, że jeżeli otworzysz jedną z tych aplikacji, tam wiesz, wybierasz sobie te aplikacje, które są dla ciebie te niebezpieczne, że one automatycznie odpalają ten minutnik i po, po sekundzie telefon się blokuje. Ja mówię. Okej, okay, jakby, dobra. Jakby pomysł jako taki rozumiem, ale. Widzę tutaj zaraz dziwne problemy, które będą się działy. Ale co no. w przypadku, jeżeli ty chcesz skorzystać z tej aplikacji, debilu? To tobie też się szysz, zablokuje, ciołku i będziesz to, korna. Musisz zdeaktywować ten skrót, żeby normalnie korzystać z telefonu, Musisz to jest chore. Niesamowite. To już lepiej chyba do telefonu powiedzieć, żeby, czy tam do zegarka nawet powiedzieć, jeżeli oczywiście masz, żeby zablokował ci telefon. Nie pamiętam, czy to, czy to działa, ale może, chyba działa. Chyba Siri jakby umie, umie zablokować telefon. Hej Siri, e... lock my phone. Oh. Hej Siri, Dlatego, że... lock phone. Nope. O! Oh. Zablokował. No. A jednak, Zab widzisz, zablokował. no. Zablokowało, no. Więc prawdopodobnie, y, gdybyś, no bo teraz to zrobiła, jak miałeś telefon blisko siebie, ale zakładam, że jeżeli telefon jest gdzieś dalej, ale masz ze sobą y, zegarek i może jeszcze y, zdążysz zareagować, bo tam ktoś jedzie na tym rowerze, no jak, masz wiesz, jeszcze przez, ma połączenie. jak masz zegarek z LTE, no to to powinno zadziałać, tak? O. W teorii tak, w teorii tak, ale to jest ciekawe, w ogóle moglibyśmy porobić jakieś testy i sprawdzić, czy faktycznie tak to działa. Powinno, bo jakby zanim dojedziesz do domu, wiesz, odpalisz tego Maca i zablokujesz telefon z poziomu tam iClouda, no to trochę czasu minie, a przynajmniej zablokowanie go właśnie w takiej nagłej sytuacji by się bardzo, bardzo przydało. To, to widziałem, że Ale metoda bar... rozwiązania przez tego ziomka dramatyczna, to było... najgłupszy pomysł jaki widziałem. To prawda. Widziałem <laughs> bardzo dużo takich sytuacji, w których um... Pod... Nie wiem, czy nie rozmawialiśmy tu w tym podcaście, że jedna z metod teraz na kradzieństwo telefonów jest następująca, że ktoś widzi, jak odblokowujesz telefon mm -hmm. kodem i potem mm -hmm. ci go kradnie i ma kod. Tak, rozmawialiśmy No to tak, ja tak. od tego czasu powiem ci, że mm, mam kod tekstowy. Aha. Zresztą małżonka moja, jak się okazało, też. Mm -hmm. y I to nie jest aż tak bardzo problematyczne. Jakby się wydawało. W sensie w większości wypadków nie trzeba tego kodu wpisywać, bo odblokowuje. No, bo masz jego face ID, face ID mhm. albo zegarek. W sensie alternatyw jest dużo. Mhm. Mhm. <laughs> Ale jakoś mam taką większą pewność, że moje dane. A, a, wiesz, a wiesz, dlaczego zacząłem, w sensie dlaczego to zrobiłem i dlaczego będę no. wszystkim to rekomendował? Bo wyobraź sobie, że się okazało, że kiedy masz telefon odblokowany, to jesteś w stanie zmienić hasło do Apple ID, mając tylko to urządzenie w ręku. Nie potrzebujesz niczego innego. Albo ci prosi o potwierdzenie tym, Ja uważam, że to jest jedna z debilniejszych rzeczy, i no teraz ktoś to... mi próbował wytłumaczyć, dlaczego to jest mądre, a ja uważam, że to jest no bardzo głupie. Teraz Jeżeli jest tak, jesteś że... w stanie kod jakby Dostać na tym samym urządzeniu, które jest. Chcesz... Ur... No dla mnie to jest bez sensu. No. To prawda. Y... To powinno być wszystkie poza tym urządzeniem. Natomiast jeśli masz jedno, łodzi go na dół. No to, no, no, to dwuskładnikowe nie powinno działać na zasadzie takiego kodu. No, ale to Wiesz, ja mam i tak zrobione teraz, że m, potrzebuję, żeby zalogować się do mojego Apple ID czy zrobić takie akcje, to trzeba mieć e, YubiKey, więc to jest tyle łatwiej, że A, tych YubiKi okay. po prostu e, no to... mam parę sztuk i, i one gdzieś tam sobie po prostu są i wiem, że zostawiłem w sejfie i, i tak dalej, więc jak będę potrzebował, to zawsze mam do tego dostęp. Ktoś mhm. ostatnio też pokazywał bardzo ładnym sposobem, że żeby na jednym YubiKey zrobić na przykład one password swój i na przykład mhm. żony i dziecka i tak dalej i wrzucić ten jeden YubiKey do sejfu i, wtedy, mhm. i każdy oczywiście ma swój, który odblokowuje tylko ten jeden, ale chodzi o to, żeby mieć w sejfie taki, którego Master możesz key. użyć, którego możesz odblokować wszystkie trzy, żeby w razie, jakby, w razie czego mhm. można było się do niego dostać, nie? Okej, okay. to nie, nie głupia rzecz yy, rzeczywiście. No to już tak bardzo bardzo hodkarowo. Ja na przykład ostatnio, to też jest jeden z moich tematów, tylko że jeszcze będę musiał Cię wypytać o parę rzeczy, ale Twarde. ostatnio chyba nie to tak. Niebezpiecznik chyba robił, a nie, może ten, informatyk zakładowy, wrzucił taką ankietę. Wyobraź sobie, że spali Ci się dom, nie, wszystko mhm. wypalone do, do, do żywego. Ile danych zosta ci y zostało? W sensie, gdzie są Twoje dane? Czy masz backup? Nie? Mm -hmm. Czy masz backup nielokalny? Mm -hmm. Ja tak sobie myślę. Jakby, okej, okay. telefon, luzik, wszystko jest w iCloudzie, nie ma żadnego problemu. Wymieniam telefon, wyrzucam stary, biorę nowy, wszystko wraca i jest super. Yy, więc wszystko, co w iCloudzie, to w iCloudzie. W, na Dropboxie mam trochę dokumentów takich yy, lekkich, w sensie, że bo ja na darmowym lecę, więc, więc wrzucam tam tylko takie wiesz faktury w PDF-ach, jakieś takie proste rzeczy, żeby go nie zapchać. Yy, więc to, to na pewno bym miał. Tu jest łanowany i Bardzo witam serdecznie, prawda? Yy, oczywiście, ale widzisz, no mam ten nas, nie? Nasy robią oczywiście cały czas wielokrotne kopie z komputerów, tak ale no same nasy już no, na tych dyskach to siedzi i dalej nic się nie dzieje. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak opowiadałeś o Backblaze i o tym, tak. że, że tam kombinacje robisz z naszym forum i tak dalej, no to przypomniało mi się, że ej, no jakby to też jest metoda na dodatkowy backup. No tak, w razie ja czego... mam Raspberry Pi, ono backupuje swój, <laughs> jakby siebie w, w Backblaze, nie? więc ja mam na Backblaze no dostęp do tych wszystkich rzeczy i to działa bardzo dobrze. Teraz jak o tym powiedziałeś, to jakby zależnie od tego, jeśli mam, jeśli mogę zabrać ze sobą jedną rzecz z domu, kiedy on miałby się palić, to ja jakby ja mam tako, taką teczkę, którą Aha. bym zabrał. Chociaż teraz patrzę na karty do Medzika i chyba bym też je zabrał, bo to jest... <laughs> Natomiast... <laughs> natomiast... Y jeśli nie mogę niczego zabrać, to git. W sensie to nie jest aż taki... To jest inconvenience, no wiadomo, że jest, ale... Mhm żadne dane nie uciekną, znaczy wszystkie jasne. dane, które potrzebuję mieć w wersji zbekapowanej są zbekapowane. No tak, tak, tak. I to albo w iCloudzie, albo na Backblaze. Ten Backblaze w ogóle działa bardzo dobrze, żeby było jasne. I ja też płacę śmieszne pieniądze. Ja Wojcieczku za dane z Mastodona naszego, jest łosowego, z naszego mhm. forum i mhm. za moje zdjęcia 140 GB zdjęć płacę mhm. dolar miesięcznie. Wow. A ile to waży? 250 GB gigabajtów około to jest. Mm -hmm. No ja mam parę terabajtów do z z backupowania. No, ale to jest pytanie, czy taką... powinieneś backupować parę terabajtów danych? No wiesz co, ja chcę chyba zrobić tak, że, yy, yy, że w, w, jeżeli ma to być mój rzeczywiście prawdziwy backup, to żeby mieć wszystko. Ale na razie no, bo tylko że tych parę terabajtów danych, stanie. czy to są dane, to są dane zduplikowane wielokrotnie, prawda? No, część z nich na pewno, więc może, może do tego jeszcze siądę. Na razie mi się zrobiło tak, że yy, przerzuciłem 16 giga, bo po prostu skonfigurowałem Ej na Synology, weź tam się po prostu cały ten katalog weź wrzucaj na Backblaze'a. I Backblaze ma taki jakiś myk, że w darmowej opcji ma 10 giga dziennie do przerzucenia jakoś tak, okay. więc <głos》> dostałem maile w ciągu 5 minut, że 75% już kwota prze, przekroczone. Ups, już 100%, więc albo wykup, natomiast, albo czekaj do jutra. <coughs> jakby, okay, natomiast no jest w no ta, ta ich aplikacja, ten, to ich konto kosztuje mm, 7 dolarów miesięcznie. Mhm. Natomiast jest też nas backup. 5 dolarów za terabajt napisane jest, niby. Okej. Okay. No to jakby zobaczymy. no ja na razie jest jestem tabka Synology, na tym by the way. B2 Cloud Storage Buckets, nie? Tak, jakby tak. No to właśnie. Jestem. Ja też z tego B2 korzystam, bo to jest taniej. Tylko, że jest oczywiście mm. trudniej, bo to musisz sobie odpalić skrypt, który chodzi i. i... A to nie, to nic nie muszę robić. A no ja, to jest ja... przepiękne, że w Synology to jest po prostu w, 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 no to wciśnięte w, ba... w system, nie? Więc... No to w przypadku mojego własnego backupu to jest faktycznie tak, że mam, u który, mam po prostu skrypt który odpala się codziennie mhm. o 5 rano e, i on po prostu aktualizuje. Tylko to jest też różnicowy taki w sensie Delta Backup, nie? Czyli to, co już jest, to nie dotyka, a to, co nie jest nowe, to po prostu wrzuca, bo to też mi ogranicza koszty. E, no, dobrze to działa. Bardzo dobrze to działa. Mhm. Dlatego, dlatego eee. teraz chcę zrobić jeszcze chyba lokalnego Nextclouda. Jakoś tak mnie Aha. kusi, bo to miałbym wtedy dużo więcej rzeczy, mógłbym więcej rzeczy robić. Tylko, że to jest lokalnie, muszę wtedy, no w sensie, powiem tak. Chyba mi się nie chce tego robić. Okej. Okay. Ale gdybym miał czas i chęć, to bym to zrobił w taki sposób, żeby korzystać z Nextclouda lokalnie, być na vpn poza domem, bo, bo, bo to bardzo dobrze i łatwo działa. I mm -hmm. wtedy on też byłby lokalnie trzymany na tych terabajtowych dyskach, które gdzieś tam leżą za szafką. No i na Backblaze wszystkie kopie zapasowe, no bo dlaczego by nie? Tam dobrze to działa. No rozumiem, oczywiście. To chyba najlepsza, najlepsza opcja, oczywiście. No ja na razie, wiesz, na razie puściłem to w tej darmowej wersji. Dziwię się trochę, że oni nie mają jakiegoś takiego prostego kroku, że ej mordo, przekroczyłeś ten darmowy, czy chcesz powiększyć, tu masz, kliknij, nie? Jakby ani razu nie dostałem, po prostu jestem na darmowym i muszę sam szukać, jakim dać pieniądze, żeby, żeby, żeby powiększyć ten storage, przynajmniej czy, czy ten quota wysyłania mm. danych. Na razie, wiesz, zrobiłem to dzisiaj rano, nie dłubałem przy tym za bardzo, więc jestem w, w, zupełnie na początku tej drogi, ale, ale czuję się trochę A, bo to jest, że Bo to jest zrobiłem. wiesz tak, że ty możesz, bo i rozumiem o co ci chodzi o tą kwotę, bo teraz już sobie zdałem sprawę no. z tego. No. Możesz zrobić, zmienić ten limit. Bo to jest tak, że no. jak zrobisz za darmo, to po prostu każde tak. inne gigabajty cię kosztują. Tylko, że. To ja ci powiem, Wojtek, że za, no. za upload na przykład tam z tych 100 gigabajtów, tam 150 no. gigabajtów zdjęcia, ja zapłaciłem chyba 4 centy, nie? W sensie, to mówimy o Aha, takich no, kwotach, żeby ale okay, to było okay. jasne. No tak, tak, tak. I to co to to też spuściłeś, jest... żeby to ominęło ten, to ograniczenie? Nie, nie, nie. Ja po prostu stwierdziłem, I'm completely fine with płacenie mhm. i ustawiłem sobie daily capa na chyba 4 centy czy 5 centów. I Aha. on to po prostu A, wrzucił, widzę, nie? Więc edit caps. okej, okay, dobrze. A tak. tak, więc daily możesz sobie... tylko co ważne. I to jest Aha. ważne dla wszystkich osób, które będą coś robić. Te kapy są dzienne, więc trzeba je sobie dobrze policzyć. Co znaczy, mm -hmm. że jeśli ustawicie na przykład a, 5 dolarów, to to może wyjść 150 dolarów w najgorszym scenariuszu. Dlatego jasne, te daily capy trzeba zrobić tak, że ja też tak miałem, kiedy przynosiłem mastodona czy forum, że mm, daily cap zwiększyłem tam na przykład na parę naście centów, bo to mm -hmm. tyle mniej więcej kosztowało. Ale mhm. następnego dnia zmieniłem go na mniejszy po to, żeby nie mieć, yy, nie mieć niespodzianek związanych z płatnościami, nie? Mam chyba teraz ustawione wszystkie na 4 centy i okay. nie przekroczyłem ani razu, ani jednego dnia kapa za tyle, żeby. Jasne. No i ja mam trochę inną sytuację, bo ja chcę wrzucić dużo danych i później. Mieć je w miarę, to, yy, w miarę to... na bieżąco uploadowane, a 10 giga dziennie to by było. jakby Jeżeli już Są dwie opcje. wszystko. I tutaj to już będzie znowu... wystarczające? No. Są dwie opcje w I jedna z nich jest taka, że faktycznie po prostu uploadujesz to i płacisz za tych ileś. E... Mhm. Widzę, widzę, że ja trzymam 50 gigabajtów, zajmuję Mastodon, forum 15, backupy z forum 7,5 i moje zdjęcia mhm. 137 gigabajtów, czyli mamy tutaj. 137 plus 8 plus 15 plus 50, 210 gigabajtów danych. Wchodzę w moje kapy, płacę daily storage caps, płacę 3 centy dziennie za te 208 gigabajtów. No cała reszta płacę 0,00, w sensie jakieś fractionowe cent więc, więc spoko Jasne. i mam wszędzie ustalone, a nie, mam daily cap, daily storage cap mam na 7 centów, daily download na 5 centów, class B mm -hmm. transaction na 4 i C transaction na 4. I nie przekraczam tych rzeczy dziennie w ogóle, ale Jasne. teraz jak wrzucić tam rzeczy, to oni mają taką opcję, żeby wysłali do ciebie dysk. Widziałem fireball, ale to 500 dolarów za miesiąc kosztuje, żeby to za. za jakby, to nie do końca to jest, jest to tak, tak zwane... bo to jest tak, że y, tam się to bierze. Sol to jest monthly rental I był depozyt 3000 dolarów, to może, mm, A, może okay. bez przesady. Okay. Może bez przesady. Znaczy, no, no, jak, bez... jak masz dużo terabajtów danych, no to jest to może być sensowne, żeby nie chodzić to po prostu przyślą, wrzucisz sobie te dane, odeślesz i nie masz problem z głowy, nie tylko że z drugiej strony, jeżeli mam 10 giga dziennie do wrzucenia, to może ja poczekam. Niech one się tam wrzucają, codziennie ale to nie 10 gigabajtów. To znowu nie musisz tego robić 10 gigabajtami, tylko ustaw sobie na przykład to. Może na chwilę tak. Kapa większy. Na, na, możesz sobie ustawić kapa nawet na przykład na 10 centów, na 20 parę centów mhm. i on w, za parę dolarów ci po prostu to wrzuci i będzie no tam trwało. Tak, tylko tak, tak, tak. ile ty masz tych danych na swoim nasie, czy ty możesz mi powiedzieć, jaki tam masz dysk w środku? Teraz o panie, teraz to ci nie powiem, bo to Ale jest... mniej więcej, jakiś balpark? Totalny? No właśnie muszę to sprawdzić, bo to wiesz, wszystko zależy, o którym nasie mówimy. A jest ich więcej jest... niż jeden? Tak, a mało tego, na jednym są dwa katalogi, które ja powiedziałem mu, że tylko jeden na razie ma wrzucić. Wiesz, ja jestem w takim miejscu, że. A to jest więcej Czekaj. niż 10 terabajtów? Chyba tak. I będziesz trzymał je wszystkie na backblaze, czy nie? Chyba bym chciał na zasadzie, ale widzisz, ja nie muszę mieć do nich dostępu. Wiesz o co chodzi? No to, to ja Ci nie powiem, jest tak, że jak sam jedyś... hosting no. 10 terabajtów no. kosztuje 600 dolarów rocznie. Okej. Okay. Okay. A y, 5 terabajtów 300 dolarów, 1 terabajt 60 dolarów kosztuje rocznie. Mm -hmm. I dlatego może, y, w sensie, wiesz, żeby było jasne, może 60 dolarów rocznie to nie jest wcale aż taka duża cena za to, żeby tych terabajtów tam jeden no terabajt trzymać. Pytanie się pojawia tylko takie, czy może te dane są tyle razy zduplikowane, że nie ma sensu no tak. tego. No, nie, no... no oczywiście, bo tam jest dużo na przykład materiałów, wideo jakieś, które wiszą, to są jakieś archiwa, nawet czasem prosto z kamery, już dawno zmontowane i teoretycznie można by to wyrzucić, więc ja zdaję sobie sprawę, że w tych danych jest dużo tak śmieci. I pewnie musiałbym jeszcze usiąść, żeby to odpowiednio wiesz, poustawiać, że na przykład śmieci zostawić w jednym katalogu i go nie wrzucać do chmury, a ważne rzeczy wrzucać. No, na razie zostawiłem tak, jak jest. Eee, 13 terabajtów jest na tym konkretnym eee, synologii zajęte. 13 terabajtów. No ale to właśnie to. Powiedz tyle też pieniędzy? Nie? Powiedz mi. To powiem ci, 13 terabajtów to jest 780 dolarów. Rocznie, czyli 3400 złotych niecałe. Rocznie. Rocznie. Hmm, może to nie jest kurde głupie no. Na razie zobaczymy co się wydarzy. Zostawiam na tych 10 gigach. Popatrzę co się dzieje jutro, pojutrze i tak dalej. To ci zobaczymy, tylko powiem, dokładając resetuje, no. jednego centa. No. no. Ustawiając cap no. na 1 cent. Tak. Przyspieszysz to dużo moc, dużo, bo dużo, okay. dużo przyspieszysz to, jednym Dobrze. centem dziennie, bo y, 7 centów, tutaj, y, bo to jest upload, nie? Tak. Ty, ty chcesz uploadować, już wchodzę w kapy, storage, download, a nawet nie wiem, czy upload kosztuje. Nie, nie, no jest, y, jest konkretny kap na upload, także na pewno. Nie widzę go. this download i storage, ale na upload chyba nie, nie ma kapa. A masz gdzieś, widzisz go u siebie? Poczekaj, robię update payment method. Klikam, bo on musi zapisać tą kartę. O, has been updated. Dobrze, fajnie, dobrze, super. Nawet tax ID zrobiłem, żeby może, może coś taniej. Może coś taniej, Zbyszku. Słuchaj, wchodzę teraz w Caps and Alerts i mam tak Daily Storage Caps. Tak. A no to nie, no to Storage Caps to nieważne. To rzeczywiście to jest tylko Storage. A, za, a jest Download, jest Class nie ma Transactions i class C Transactions, więc rzeczywiście to jest tylko Storage. Tak, Czyli więc... Czyli musiałbym zmienić na Storage na przykład no to na... T... Ile? 5 centów. Tylko i on wtedy... 0,05, tak? I wtedy za 5 centów będziesz miał zaraz pokazane obok tam jest yy, po prawej stronie masz te 0.05 centów i poniżej masz to znaczy że ile danych możesz rzucić pewno z 400 giga czy 300 giga 30 giga Po prawej daily storeczka A caps? Nie, 300 okay. 30,010 Czyli 30 tysięcy, 30 terabajtów, tak? Bo wpisałeś daily storage cap na ile? Na 0,05, ale zrobiło mi 5 dolarów z jakiegoś powodu. A no, jak zrobiłeś 5 dolarów, to znaczy, że dziennie może wydawać 5 dolarów i wtedy możesz 30 terabajtów danych tam trzymać. No, już wiem dlaczego, poczekaj, bo już wiem bo dlaczego. 0,05, ja a tak, to jest straszne. Cwaniaku, dawaj. Dobra, 0,05, 310 giga. 310 giga jest dziennie nie? do trzymania wtedy w, ty, w tej kwocie. 005, No Okej, okay, dobra, no zobaczymy. niech się tam dzieje. Zobaczymy, co się wydarzy za tydzień. Um, i, a ja, może zrobię wiesz, w międzyczasie czyszczonko i faktycznie pokażę mu jakby trochę dokładniej, które katalogi powinien wrzucać, a których może niekoniecznie, nie? Więc tak, to, to jest wartościowe, bo można sobie bardzo mocno ograniczyć. Dlatego ja na przykład backupy. Dobra, forum mam 7 backupów, tylko na swoje sprawiedliwienie one ważą dużo mniej. No tak, z... no, bo to jest. Robię się dużo codziennie tekstu, i mam z 7 ostatnich. Dni. Mhm. No nie, ja mam tam dużo niestety materiałów wideo, chociaż część, na, na, na części z nich na pewno mi zależy. Wiesz, chciałbym to zostawić i żeby to było. No, ale wiesz, to może zrobić wszystkie nasze sobie folder, odcinki w ep tak, no, ale właśnie, to powinienem po prostu zrobić odpowiednio. To jest tak. Jak masz czas, to zrobisz porządek i zaoszczędzisz na backblazie. Jak nie masz yeah. czasu. To trzeba to by... zapłacić właśnie, i po prostu właśnie mieć ja takie okej, okay, jestem... dobra, wszystko. Nie? Mam dokładnie to samo mamy z serwerem ESOS-owym. W ogóle, hmm. bo, bo znalazłem nawet serwer, który jest tańszy, to teraz tylko powiem, bo, już, bo może ktoś będzie chciał sobie skorzystać, bo jest jakaś taka strona, gdzie możesz znaleźć sobie alternatywy dla software'u nieprodukowanego czy dla, dla usług spoza Europy. To może jest tak, strona z europejskimi alternatywami. Gdzieś tam widziałem na, na Mastodonie okay. w życiu mówię, kurde, interesująco. I znalazłem Contabo. Ja, ja wrzucę po prostu linki do tych dwóch usług, mm -hmm. które będę, o których będę dzisiaj mówił, to będzie ktoś mógł sobie zobaczyć. Contabo Jestem? oraz NetCap. Okay. I oni y, oferują lepsze serwery, w sensie w lepszych cenach niż y, OVH. I tutaj na Oje. przykład y, con, NetCap y, daje serwer 4 GB RAMu, 80 GB SSD i 80 TB Trafiku, i 4 wirtualne procesory za 6 euro miesięcznie. O. To jest 6 euro miesięcznie, to jest 28 zł. Natomiast za tyle, żeby mieć taki serwer, trzeba w OVH płacić chyba 40 parę. Więc ja wiem, no okay. że, że z racji tego, Ale że. Ale my... OVH ma we Francji, no to też są niby w Europie. No tak, tylko i Oni są OVH są jako jedna z propozycji, ale nie jest, Aha, nie są najtańsze. po prostu. tak. Okay, okay. Więc chciałbym to spróbować tego Netcap prawdopodobnie na nasze forum, no bo to jest taka właśnie. To jest fajne, że mogę wziąć dwa serwery takie same, jeden na forum, drugi na Astadona i mieć problem z głowy, bo oba są będzie razem będzie taniej niż jest teraz, a oba mhm. będą miały lepsze serwery niż są teraz. I jeszcze jest Kontabo, które też ma yy, też ma różne yy, Różne Cloud opcje. Cloud VPS, no tak. Tak, no. i oni tutaj mają za 8,49 dolarów akurat, ale trzech, zmienię sobie. Można to e, też zobaczyć. Właśnie chcę zrobić Polska, English, jurowski. Za 6 euro znowu masz też 4 e, wirtualne procesory, mhm. 8 GB RAMu zamiast 4 i masz do wyboru albo 50 GB tego NVM. E, NV Albo 200 gigabajtów zwykłego ssd i 32 terabajty trafiku. E, więc znowu, super, jakby lepszy serwer niż ten, co mamy, w lepszej cenie, z lepszymi parametrami. Prawdopodobnie, w sensie wolałbym chyba skorzystać z tego konta, bo dlatego, że mamy więcej RAMu, a jednak wolałbym mhm. mieć. E... Ciekawe, że oni mają trafik przychodzący za darmo. To prawda. To ale wychodzący z tych 32 terabajtach Spoko. Spokojnie I to byśmy się zmieścili. Konta, bo bo jest niemiecką firmą. E, mm -hmm. Mają nawet jedno, co mają, to jest German Quality Always. E, no. Whatever. Natomiast faktycznie e, no, jest to zachęcające, nie? No bo to jest mm -hmm. jednak e, spoko e, cena za serwer, bo 6 euro za to, żeby mieć 8 gigabajtów ramu i 4 mm -hmm. wirtualne procesory. E, no nie to słabo. Nie słabo, nie słabo. Dwa mhm. razy coś takiego i nasz mastodon spokojnie śmiga super fajnie, zresztą tak śmiga całkiem nieźle, chociaż ostatnio znalazłem taki problem. Dlaczego? Bo zmieniłem liczbę znaków w, na, w naszej tak. instancji, ale no. jak wejdziesz na nią i wejdziesz na webowy interfejs, to ona się nie wyświetla. Dalej wyświetla się, że jest 500. Bo mamy z osoby serwer, żeby się przebudował. Frontend? <laughs> żeby się frontend przebudował, no. Co ty gadasz? To no bo jaka? Bo to był najtańszy serwer, z jakieś 14 no zł no, no na OVH, jasne. który gdzieś tam leżał, którym mm -hmm. miałem tym. Więc będzie mnie czekała, wow. będą mnie czekały przenosiny. No mam jeszcze dokładnie miesiąc, inaczej, do mojego urlopu jakoś mniej więcej muszę się wyrobić, bo. Po nim już wchodzi nowy jakby okres rozliczeniowy i muszę zapłacić Aha. za serwer Jasne. Mastodona. Więc Mastodon będzie pierwszy na przynosiny. Może jakiś weekend sobie spędzę, milutko e, kucując. E, chyba teraz nawet ten piątek mam wolny potencjalnie, więc mogę sobie siedzieć i przenieść tego Mastodona w wolnym momencie. Potem, nawet jak zrobię to dobrze, to nawet nikt nie zauważy, że, że coś się zmieniło, nie? No tak, tak, tak. tak. E, no ale to znowu, jest no dobra no cena, no dobry serwer, no tak, nie, nie chce się przebudować, wyrzuca mi <laughs> error, że nie może się przebudować, bo mu skończyła się pamięć, w sensie ubija się proces, bo się skończył RAM. Wow, ale no, niesamowity problem. Yy, ale na aplikacjach pomyślał, działa, bo nie? się przebudowało, jakby procesy się wewnętrzne przebudowały, tylko mhm. się web serwer nie, nie przebudowało. Wow. To taka ciekawostka. Niesamowite, ale, ale ciekawe. Ale znowu to jest, idąc takim podejściem MVP i sprawdzania, czy to ma sens, czy nie, to teraz jakby wiem, że ten najtańszy serwer jest do kitu, ale serwer nasz będzie stał i będę go dalej utrzymywał. Mm -hmm. I bardzo się z tego powodu cieszę. Także fajnie. SocialJesus.pl, jak ktoś chce sobie korzystać z Mastodonu, no to proszę bardzo. Pewno w tym tygodniu, albo w przyszłym będzie przeniesiony na nowy serwer. Uch, będzie szybciej. Będzie szybciej i sprawniej. No chociaż... szybciej chyba nie będzie różnicy aż takiej, ale na pewno okay. będzie. E... Będzie widać zmiany. Będzie widać zmiany, bo na pewno będzie sobie radził lepiej pod dużym obciążeniem. To, to będzie różnica, która okay. będzie widoczna i wyczuwalna, nie? Jasne. No. For, forum e, i tak stoi na dobrym serwerze, więc jak zmienię go nawet na, ten, e, na te konta, bo to różnic powinno być mniej więcej zero. Tylko, że w przeniesienie forum to będzie dla mnie moment na to, żebym zrobił je dobrze. Jeśli mm -hmm. chodzi o te grafiki ze Stry, więc tutaj potencjalnie, jak myślę o tym, że mam to zrobić, to. Gdyby ktoś chciał to zrobić za pieniądze, niech da mi znać. Bo ja jestem na takim etapie, że powoli to rozważam, żeby po prostu komuś zapłacić. Niech to zrobi. No to nasi słuchacze, kochani, jeżeli macie, y, jesteście prawdziwymi kucami i y, 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 rozumiecie, co pan Paweł opowiada o tych wszystkich S3 obrazkach, CDNach i. Ja nawet mam formy? problemy podefiniowane, więc spokojnie. Mo możemy tutaj, no. Pro project management zrobi pa pan Paweł, a, a tutaj potrzebujemy po prostu. Potężnego kuca. Chociaż mamy w zespole potężnego, no ale jednak. Takiego, ale to znowu. Jak, ma ograniczony jak, czas też, nie? Że jak, było jasne. nie ten, jak nikt się nie, nic nie zrobi, no to, to ja wtedy po prostu ogarnę i tak czy jak więc bo będę musiał, mam deadline na to akurat chyba do czerwca, bo wtedy nam się na rok ma przedłużyć OVH, mm -hmm. a bardzo bym nie chciał wtedy przedłużać już tego serwera. O, rozumiem. Tylko jakiś lepszy. Chodź Wojtek da Darka, pogadamy Idziemy. sobie, wiesz, o czym, o tym, dlaczego TikTok jest niebezpieczny. Pozdrawiam Uuu. serdecznie. Pa! Bye -up. Jest mos podcast. O technologii z wąsem.